Tobie, Lila, jeszcze pytanie. Powiedz mi, co to oznacza mętlik w głowie? Nie wiem. A co to mętlik? Mętna woda na przykład? Wyraz mętna. Nie wiem. Lila, ma, wiesz, że... Mało wody albo bardzo dużo. Jak? Mało albo dużo wody, tak? A ja Ci powiem, że wczoraj pytałam o to samo Matysię i wiesz, że ona też nie wiedziała, co znaczy mętna woda? I ja byłam zaskoczona, bo to mi się wydawało, że Wy wiecie. Już Ci mówię, mętna to taka brudna. Tak jakbyś nasypała mąki, nie taka brudna z paprochami. Mąki do wody. Tak, właśnie. Wyobraź sobie, jak wtedy wygląda taka woda. Taka jest mętna. Nie, tak jak muł jest, na przykład, czy błoto, nie? To taka jest mętna, a nie tak, jakbyś dodała na przykład, nie wiem, wsypała brudy, to wtedy jest brudna po prostu. A mętna to taka zawiesista. Dobra, koniec zagadek, no. Bo dochodzimy do ulicy i już jest hałas. I mój but zdejmuje mi skarpetkę, czego nienawidzę! Pushing the past again, oh. You know my little triggers keep on triggering them all. I've had enough of this, oh. Our timeline's getting worn out when we're going back and forth. You know we're only pretending, we're only weak and lonely, and I think we both know it. Why can't we face it? Keep on paper chasing all these made up reasons. You're the only one for me. My heart is wasted. Keep on paper chasing, acting pretty small when we are growing out of love. It never was like this before. Stwierdziłam, słuchajcie, że dzisiaj śniadanie będzie na słodko. Wyjęłam Matysi prezent gwiazdkowy, więc użyję tego i już sobie szukałam przepis, miałam nawet. O, zrobimy z takiego oto przepisu. Może Wam podlinkuję, ale tutaj miałam fajniej. Ojejku, coś innego mi się włączyło. Dobra, nieważne, słuchajcie. W każdym razie wyjęłam też makaron Lubella. I tam jest nastawiony rosołek, jeszcze trzeba dolać wody. No i będę robiła gofry z jakiegoś po prostu przepisu, szybkie gofry. Zamiast cukru dodam słodzik, zamiast czegoś jeszcze, coś miałam zastąpić. Aha, olej kokosowy chyba dodam, zresztą jeszcze nie wiem dokładnie. I słuchajcie, stwierdziłam, że zjem to z tym zarąbistym puddingiem proteinowym z Aldika. Ostatnio kupiłam też waniliowy i też mi bardzo smakował. Smakuje troszeczkę jak sojowy serek z Alpro, tylko jest gęściejszy, gęsty bardziej. A ten jest czekoladowy. Jeszcze nie próbowałam toffee, ale też słyszałam, że są pyszne. Naprawdę ja lubię takie gęste serki, więc ten pudding mi odpowiada. No, więc tym to później posmaruję. Nie będę dawała owoców, tylko zrobię sobie takie po prostu gofry z puddingiem. No i taki jest plan na teraz, także zaczynam robić masę. Stwierdziłam właśnie, że chyba sobie ufarbuję dzisiaj włosy, bo już mam, słuchajcie, i odrost, i brzydko wyglądają. Od mojego farbowania w grudniu nie farbowałam, więc minęło już chyba za 2 miesiące, jak mam ciemne włosy. Także mam tutaj Coleston, dobrze widziałam? Tak, Coleston Perfect. I mam 700, to jest taki ciemny blond. No i teraz muszę znaleźć odpowiedni oksydant, pewnie 1,9, bo nie chcę bardzo przyciemniać, tylko bardziej, wiecie, wyrównać koloryt i w ogóle troszeczkę dać im połysku więcej. Więc zabieram się za farbowanie. Włosy przygotowane, przed chwilą mnie dopadł kaszel. 7,0, daję pół tubki, super. I 1,9, bo chciałabym tylko, słuchajcie, tak jakby poprawić sobie kolor tych włosów, niż coś tam z nimi większego robić. Rozważałam przez chwilę rozjaśnianie drobne i dopiero nałożenie, bo mam odrosty dużo ciemniejsze, ale stwierdziłam, że to chyba jednak nie ma sensu. Mam też toner jeszcze dodatkowo i się zastanawiam, czy troszkę nie dam tego Special Mix Ammonia Free i tutaj mam... Tutaj mam po prostu pigment, słuchajcie, odrobinę mogłabym dodać, ale nie wiem, dobra. Szukam do mieszania tej szczoteczki takiej, gdzieś tu w szafce i zaczynam farbować włosy. Wszystko dodałam i mieszam.
chcę to dobrze wymieszać i idę założyć jakąś białą koszulkę, taką wiecie, bardziej do zniszczenia, bo ostatnio sobie zniszczyłam, pamiętam jak farbowałam włosy, jakiś tam ciuch, bo oczywiście mi kapnęło i się odbarwiło. A wiem, to były spodnie dresowe z Oceans Apart i ja po prostu nie odbarwiło mi się na jasno, tylko na ciemno. Przeciemniłam sobie, mam plamę i mi jeszcze nie zeszła i acze, wanisze i te sprawy nie pomogły. Słuchajcie, nie bierzcie sobie przykładu, nie róbcie tego w domu, idźcie do fryzjera. Ja jednak zmieszałam tu 1,9 i 9%. Zrobiłam taką po prostu mieszankę. Chciałam troszeczkę inaczej zadziałać, dlatego nie dałam sam ten utleniacz 1,9, tylko też 9. Dobra, lecę się przebrać, wracam i farbuję. Dobra, słuchajcie, jednak założyłam czarny t-shirt, na którym mi troszkę mniej zależy. I zabieramy się do nakładania. Ja będę raczej nakładała na luzie sobie tą farbę. Chwilę Wam to pokażę w podglądzie, a później zrobię to w lusterku. Bo i tak nakładam, słuchajcie... chociaż może nie, może najpierw nałożę na odrosty, a potem na resztę głowy, albo od razu na wszystko. I potrzymam sobie z 20 minutek, dłużej nie planuję. Dobra, zaczynam to robić poza kamerą, bo inaczej to będzie masakra. Dobra, próbuję dobrze rozprowadzić farbę. Nie chcę trzymać za długo, tak jak Wam mówiłam. A potem zmywamy i mam nadzieję, że troszkę się kolor dłużej utrzyma. Ostatnio się zmazywał dosyć, spierał, że tak powiem, zmywał dosyć szybko. Więc tym razem mam nadzieję, że troszeczkę dłużej to wytrzyma. Aczkolwiek też... gdybym chciała, wiecie, w przyszłości rozjaśniać, to też nie chcę przesadzić i żeby ten kolor był bardzo, bardzo ciemny. Dlatego nie farbuję na takie mega ciemne brązy, tylko jeszcze takie, wiecie, w miarę, z których można coś tam później pokombinować, jeśli chciałabym wrócić do blondu. Farbę nałożyłam, słuchajcie, tak to się prezentuje teraz. Dziwny ma taki kolorek i brąz. No nie wiem sama, zobaczymy co z tego będzie. W każdym razie już się nie mogę doczekać odświeżenia włosów, bo zbierałam się już do tego i tak jak Wam mówię, ostatnie 2 miesiące miałam pierwszy raz brąz od bardzo dawna i potem już za 2 miesiące planuję jakąś zmianę. Czas zmycia farby po 20 minutach, tak to wygląda. Także zabieram się za mycie głowy. Okej, słuchajcie, umyłam już głowę, obcięłam sobie trochę grzywkę, czego nie widzicie. I teraz jeszcze na sposób z gumkami będę obcinała końcówki. Nawet może trochę więcej niż końcówki. Wiążę teraz z tyłu, słuchajcie, gumki. No właśnie, muszę ich tutaj zawiązać. O, żeby włosy były w miarę proste. Taką wezmę teraz cieńszą, chociaż to powinny być frotki. Włosy mam już dosyć długie, ale powiem Wam, że cienkie są końcówki, przez co już mnie wkurzają. No i słuchajcie, teraz przesuwam. Jedna gumka jest bardzo ścisło, a drugą, słuchajcie, będę przesuwała. Przesunę ją gdzieś dotąd. I mniej więcej w tym miejscu zrobimy, bo nie widzicie teraz tego. O, obcinanie. No sporo, sporo, nie jest to mało, słuchajcie. I jeszcze wcześniej z grzywki. No i dobra, teraz będziemy troszeczkę to wyrównywać. Zdejmuję jedną gumkę, drugą. O, są krótsze. Już przestaną się te końcówki, tak wiecie, ciągnąć dziwnie. Także dzisiaj jest farbowanie i fryzjer. Jejku, jakie krótkie. No sporo im pojechałam, słuchajcie, bo zobaczcie. Tyle z długości, to zobaczcie, dokąd one były. No. I nawet nie aż takie cienkie te końcówki, ale dobra. I teraz same te przody muszę, tak wiecie, złapać i wyrównać do tych bardziej z tyłu. O. Bo chcę, żeby one były w miarę równe z tymi włosami z tyłu. Tutaj już widzicie, grzyweczka powstała jakaś tam niewielka. O, i w ten oto sposób ja widzę, co tu jeszcze należy poprawić. I teraz druga strona. Ale mnie katar męczył. Troszkę i teraz z tyłu.
rozczeszemy je. Na pewno troszeczkę, słuchajcie, odżyją, dostaną koloru. Już Wam pokazuję, jak to wygląda z tyłu. Nie wiem, czy jest widać. Także obcięłam sobie włosy i teraz suszę. Ok, i jestem, słuchajcie, bez żadnego układania pokazuję Wam włosy. Jak widzicie, końcówki stały się gęściejsze po tym cięciu. Tutaj mam wyciętą taką dłuższą grzywkę, bo jakbym chciała sobie, słuchajcie, o właśnie, zrobić coś do góry i wypuścić i nie wiem, zakręcić, o, to coś tam będę miała przy twarzy. I jeszcze mogłabym je dosuszyć, ale już się śpieszę, muszę coś tam porobić innego, więc tak to zostawiam, one się za jakąś godzinkę, słuchajcie, powinny tak ładnie uklepać. I co jest fajne w tym kolorze, co teraz mam, że górę mam lekko rozjaśnioną, bo odrost miałam ciemniejszy niż resztę włosów, a tutaj te włosy to jest taki po prostu brądzik, nie jest on też za ciemny, a to jest to, czego Wam mówiłam, że nie chcę takiego ciemnego. Ale wiecie co, wydaje mi się, że w kamerze one i tak się wydają być ciemniejsze niż są na żywo, może to kwestia o właśnie oświetlenia, sama nie wiem, na pewno są fajniejsze i jestem zadowolona. Właśnie poszłam do kuchni i wstawiłam wodę, będę robiła teraz makaron do rosołu i powiem Wam, że rosół wyszedł pyszniasty, jeszcze go teraz doprawiłam. Nie mogę się nacieszyć, że te włosy skróciłam i że troszeczkę lepiej, wiecie, wyglądają. O właśnie, one wyglądają coś w ten deseń, jak teraz kamera oddaje. Nie wiem, czy na górze też to było tak widać. I zobaczcie, jak ja bym je teraz jeszcze wyprostowała, to one byłyby takie, wiecie, jak od fryzjera, lśniące. Ale to nie chodzi o to, żeby włosy wystylizowane wyglądały ładnie, tylko żeby włosy właśnie świeżo po umyciu tak normalnie wyglądały w miarę, żeby nie trzeba było nic z nimi robić. A mi się wydaje, że źle z nimi nie jest, że jest całkiem nieźle i podoba mi się właśnie to, że nie są tak takie równomierne, bardzo ciemne, tylko jest to taki brązik wpadający właśnie w kasztan, trochę może w rudy, trochę w jakiś ciemny blond, taki różnobarwny. No i podoba mi się też to, że obciąłam sobie tą grzywkę, jeszcze ewentualnie ją tam poprawię. No i tak to wygląda. W każdym razie, tak jak Wam mówię, rosół gotowy, kawę sobie właśnie zrobiłam i będę piła kawkę. I potem nie wiem co, o, widzę jakiś tam brud mały, muszę się gnąć, rabuś rozrabia i wiecie, roznosi czasami coś. Tak się, słuchajcie, moi drodzy, rozkręciłam, że wyjęłam warzywa z rosołu, a naprawdę wrzuciłam ich tam bardzo, bardzo dużo i doszłam do wniosku, że robię sałatkę jarzynową. Gdy już wszystko pokroiłam do sałatki, okazało się, że nie mam musztardy. Ale mocno dosyć doprawiłam, jakoś tam zjemy, może Artur po drodze kupi musztardę, a jak nie, no to już trudno, to już po prostu zjemy, nie robiłam też bardzo dużo tej jarzynowej, nie wyszła zła, ale jednak kurczę, brakuje trochę tej musztardy, wiecie, ona daje taki posmak pikanterii, a ja już dzisiaj do sklepu nie jadę, za chwilę zbieram się już za 10 minut, idę znowu pieszo po Lileczkę, także spacer jeszcze popołudniowy zaliczę i potem już się będziemy tutaj relaksować i wtedy zjemy sobie rosołek wszyscy, Artur też powinien być dzisiaj gdzieś o 4, a i jeszcze, o kurczę, i jeszcze, czekajcie, ale długie już. Patrzę, że rabuś mi tutaj łobuzuje. Dzisiaj jest też dosyć wietrznie z tego, co widzę i muszę wpuścić rabusia, bo jak zaraz wychodzę, to lepiej, żeby wrócił. Chodź, Niuniuś. Także mamy raba. Odsłaniamy jeszcze troszeczkę rolety. Co tam? Niech będzie. Co ty, rabusiu? Gdzie ty byłeś, kochany? Gdzie ty byłeś, Niuniuś? Na dworku? Och jej, pachnie pąciucha? Pachnie? No co tam? Niuniuś. A daj łapkę ładnie, daj łapkę. Daj łapkę. Daj łapeczkę. Nie całujemy, tylko łapkę. Daj, rabuś, łapeczkę. Wiem, że mnie kochasz, ja ciebie też. Daj łapkę. Dobry kotek. Druga. Druga łapka. No drugą daj. Daj drugą łapkę. No ja wiem, tą chcesz. Dobrze. Chodź, idziemy snaka. Da pancia snaka. Prowadź. Da snaka rabusiowi, bo dał mi łapkę. Bo to jest dobry kiciuś. Tak? Idziemy po snaka. On już wie, słuchajcie. Dostał snaka, także już jest happy cat.
A ja, tak jak mówię, za sekundę dosłownie się zbieram już. Właściwie jestem ogarnięta. Zastanawiam się, czy nie założyć kurtki z kapturem. Nie wiem, czy nie będzie padało. Albo czapkę. Będzie mi cieplej, a wiecie, jak jestem przeziębiona, to jest mi zimno. Właśnie, obiecałam Lili, że wezmę jej z walizki Shein, którą Wam pokazywałam. Tam były super nauszniki, że jej przyniosę, bo rano jej było zimno w uszy, a nie chcę nosić czapki, woli nauszniki. Także śmigam na górę i zabieram to dla Lili. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Mamy następny dzień. Właśnie odwiozłam dziewczyny. Słuchajcie, przeziębienie wczoraj było lepiej, dzisiaj znowu gorzej. No, to jest tak, jak wiecie, na siłę próbuję sobie mówić, że już jest okej, że to leciutkie przeziębienie i że jest z bani, a się okazuje, że jest troszkę jednak inaczej, bo dzisiaj i noc była bardzo słaba, albo dzisiaj jest po prostu taki kryzys, wiecie, kulminacyjny dzień. Nie wiem, jest piątek, myślałam, że pójdę dzisiaj na siłownię, na razie to totalnie tego nie czuję. Jak dzisiaj nie pójdę, to trzeci dzień nie pójdę i to mnie troszeczkę boli. Nawet Wam się nie pokazuje na razie. Przyjechałam do sklepu i chcę skoczyć, słuchajcie, po żwirek dla rabusia i rozejrzeć się za rzeczami na walentynki, jakimiś drobiazgami. Może coś upatrzę dla Artura, no nie wiem, zobaczymy. In the past again, oh. You know my little triggers keep on triggering them all. I've had enough of this, oh. Our timeline's getting worn out when we're going back and forth. You know we're only pretending, we're only weak and lonely, and I think we both know it. Why can't we? Już w domu, szybciutko Wam pokazuję, co kupiłam. Wydałam 21 funtów z groszami. Kupiłam, słuchajcie, do czyszczenia zmywarki taki środek. Zobaczymy, czy będzie spoko. Zabawkę dla rabusia, zobaczcie, jaka fajna. Mam nadzieję, że mu się spodoba. Zaraz będziemy patrzeć, czy mu się spodobała. Tutaj kupiłam mu też taki kłębuszek, zabaweczkę. Następnie kupiłam Nurofen, bruschettę, takie opakowanie. Tutaj mamy silikonowy mały żwirek. To nie jest takie duże opakowanie. Tu jest 3,8 kg. Następnie Nesquiki. Następnie paczkę ręczników papierowych, kartkę dla Artura, spodobała mi się, bo jest napisane, widzicie, stricte do męża, więc ładna, takie misio, złota koperta i dwa razy opakowanie tych ciastek, ostatnio nam posmakowały, one są z BM-a. Rabuś, a ty myślisz, czy ta pancia mi coś kupiła? Kupiłam dla rabusia, już usłyszałeś? Zabaweczkę mam dla rabusia, dla rabusia będzie, tak, cieszy się kotek. Ojej, ojej, aparat nie dla rabusia. Dla rabusia zabaweczka. Zaraz włożę mu tutaj snaka i zobaczymy, czy mu się to podoba. Rabuś śpi z nową zabaweczką. Śpi sobie z piłeczką. Szału nie ma, żeby się jakoś bardzo nią bawił, ale jednak śpi z nią, więc wiecie, przyzwyczaja się do niej. Ale to jest mój leniuszek. A tutaj ze snakami to tak słabo na razie ogarnia. W środku są snaki, wystarczy to, słuchajcie, o, tak, wywrócić. O, wypadł snak dla rabusia. I wkładam mu i może się jednak zachęci bardziej. Próbuj, rabuś, ogarnij Gerfielda, leniuchu. Nie chce mu się, zobaczcie, to nie jest faza jego zabawy. Katar to mi tak dokucza, tak mnie, słuchajcie, dobija, że jak próbuję do Was coś powiedzieć dłużej, no to wiecie, zapycha mnie po prostu. No i umalowałam się trochę, żeby się chociaż Wam sensowniej pokazać. Nie wiem, czy wyglądam lepiej, raczej nie, ale no taki jest dzisiaj dzień, słuchajcie. Przed chwilą nagrywałam coś dla Was, nie wiem, co z tego wyjdzie i w ogóle dużo montażu by to wymagało, żeby to dobrze wyglądało, nie jestem przekonana. No ale dobra, spróbujemy czegoś może nowego. I powiem Wam, że to mi zajęło bardzo dużo czasu, w kółko mi padała bateria, kończyła mi się pamięć w aparacie, co innego jest vlogować niż taki, wiecie, film dłuższy nagrywać. No i mamy dzisiaj piątek, dziewczynki już się cieszą, bo zaczynają weekend. Na jutro jesteśmy zaproszeni do Łukasza i Klaudii. Nie wiem, czy ja pojadę, bo powiem Wam, że średnio, naprawdę średnio się czuję. I nie wiem, czy niedobrze by było, żebym się w ogóle w weekend zregenerowała, kiedy nie wożę dziewczyn i tak dalej.
więc zobaczymy, jak to będzie jeszcze, zobaczę, jak się będę czuła wieczorem, w nocy i jutro. Oczywiście ja nie mam temperatury, więc wiecie, dramy nie ma, no ale jednak iść i jeszcze kogoś zarażać i samemu na imprezie tak siedzieć, wiecie, byle siedzieć. Ja mam co chwilę tak, że jest mi tak gorąco, a wiecie, godzinę później mnie to lepiej zimno, no to nic przyjemnego, musiałabym iść na imprezę w takim dresie, bo jakby taki mam klimat, tak się najlepiej czuję. No, ale powiem Wam, że fajna jest ta zabawka, jak będziecie w Biemie, to możecie kupić dla swojego kociaka, może on ogarnie to szybciej. Myślę, że Rabuś też to ogarnie. To kwestia, wiecie, tego, żeby w ogóle chciał się bawić, a na razie to mu się średnio chce. Dobra, idę do kuchni. Dzisiaj na obiad jest końcówka rosołu i planuję, słuchajcie, hamburgery. Kupiłam bułki ostatnio, jak byliśmy na zakupach, chcę pokroić różne warzywka i po prostu będą pyszne burgery wołowe. Taki jest plan. Chodź tu troszkę do mnie, leniwcu, leniwcu, no zobaczcie, jaki to jest leniwiec, a jaki to już jest wielki kocur. Jak on ładnie, słuchajcie, pachnie, no nie mogę. Pachniesz ładnie, ale się przelewasz dosłownie, przelewasz się ze swoim lenistwem. Mój, no zobacz, co tu jest, zabaweczka, tam jest snack w środku, tu. Czekajcie. Spadł Rabusiowi snak? Nie chcesz snaka? Nie ufasz mi? Powiedz cześć Garfieldowi. O, coś tam czuję. Trzymaj. Pobaw się trochę. Może go puszczę na dwór, to się trochę rozbudzi, bo na razie to jest z nim, słuchajcie, słabo. Powiedz, nie budź mnie, panciucho. Jest nudny piątkowy dzień, tak? Może zabaweczka? Patrzy na nią, ale jest totalnie, ma to gdzieś. Rano mówię do moich dziewczynek, że dzisiaj na obiad będzie albo rosół, ten co robiłam wczoraj, albo że robię też burgery, prawda? I słuchajcie, obydwie powiedziały, że one wolą mój rosół niż burgery, co w ogóle jest mega miłe, bo myślałam, że będą wolały burgery, ale może też dlatego, że ten rosół mi naprawdę smaczny mi wyszedł, słuchajcie, ten rosołek, więc może dlatego tak zareagowały. Właśnie też umyłam, jak to się nazywa, grilla, nie lubię go myć, a nie mam, wiecie, tych papierów. No, wiecie, jak to się nazywa? Papier do pieczenia, właśnie, nie mam papieru do pieczenia i jak się ubrudzi właśnie mięsem czy czymś, to czyszczenie grilla jest, słuchajcie, mega słabe, no ale wyczyściłam go, bo właśnie w nim będę robiła burgery. Bo tak czy siak dziewczyny mogą dokończyć rosół, a pewnie my z Arturem zjemy sobie burgery. Jestem ciekawa, czy Artur da radę dzisiaj pójść na siłownię, bo on też jest właśnie cały czas przeziębiony. Ja bardzo bym chciała, ale chyba jednak odmawiam. Chyba odmawiam, ale humor mi się troszeczkę poprawił. To chociaż tyle, słuchajcie, dobrze. Może dlatego, że zajęłam się różnymi rzeczami, trochę siedziałam na komputerze, robiłam fajne rzeczy, poczytałam śmieszne rzeczy i od razu, słuchaj, humor, słuchajcie. Słuchajcie, od razu humor jest lepszy. I w ogóle uśmiałam się, bo wrzuciłam vloga i czytam, że dużo osób nie wie, co to są zbyty. I wiecie, mi się wydaje czasami, że coś mówił i że każdy to wie, a okazuje się, że tego ktoś nie wie. I też ktoś czasami coś mówi i myśli, że inni wiedzą, o co mu chodzi, a wcale nie wiadomo. I to jest takie śmieszne. I ja się dziwię, że moje dziewczyny nie wiedzą, co to są zbyty, mieszkając w Anglii, a się okazuje, że dużo Polaków też nie wie. Ale może to ma związek z tym, że ja to kojarzę z lat bardziej młodzieńczych, gdzie to używałam w gronie swoich znajomych, prawda? Że są niezłe zbyty. A może w innym regionie, na przykład Polski, w tym samym czasie nie było to używane tak, więc stąd może wynikać to, że niektórzy z Was totalnie nie wiedzą, co to są zbyty. Dobra, grill umyty, ja mam cały czas ten grill Tefala, co Wam mówiłam, że Artur naprawiał, tu nam tylko odpadło takie coś i później nam odpadła też rączka, ale słuchajcie, on to naprawił i jest git, więc warto czasami coś naprawić, rączkę, jak się ma męża takiego, który umie, no to jest naprawdę połowa sukcesu. Ja się cieszę, że Artur właśnie umie naprawiać różne rzeczy, wręcz jest proszony czasami przez kogoś innego, żeby coś naprawił. To jest też fajne, bo no taki zaradny facet, nie? To jest miłe dla kobiety.
wieczór, witam Was. Wróciłam właśnie z siłowni. Wiem, jestem pokręcona, ale szkoda mi było nie iść i poczułam się na tyle silna, że jednak poszliśmy z Arturem. Padam teraz, słuchajcie, także robię sobie herbatę i odpoczywam. Mamy 19:04, czas się już, wiecie, usiąść normalnie, ale jestem cała spocona. Widać, że to przeziębienie tak bardziej, wiecie, wychodzi. Ale nie jest też źle. Jeszcze Artur, herbatę pijemy jakąś? Poproszę. Dobra, robię nam herbatę. Trzymajcie się, moi drodzy. Widzimy się w kolejnym dniu. Pushing the past again, oh. You know my little triggers keep on triggering them all. I've had enough of this, oh. Wieczór, wylądowaliśmy, słuchajcie, jeszcze w Tesco, bo mamy parę rzeczy do kupienia i tutaj jest sporo walentynkowych rzeczy. I misie, zobaczcie, jakie fajne. Ojejku, jakie śliczne kubki. No przepiękne. Po 3,50. Jak szukacie, no to idealne. Yankee Candle, świeca po 15. O, taka słodka. I zobaczcie, jakie mega piżamki. O Jezu, uwielbiam ten materiał, to jest takie lejące. 22,50, taka 13, a ta 19, a ja z tego materiału mam. I bardzo dobrze mi się nosi, tylko różową. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj sobotę. Powiem Wam, że wczoraj po tej siłowni to nie była dobra decyzja, że tam poszłam, bo obudziłam się dzisiaj strasznie późno w ogóle i cała zapchana. Było tak, już troszkę lepiej wczoraj, dzisiaj znowu gorzej i długo dochodziłam do siebie. Miałam się w ogóle nie ogarnąć i leżeć po prostu w łóżku, żeby to wygrzać, ale jesteśmy dzisiaj zaproszeni i szykuje nam się spotkanie, więc zbieramy się. Stwierdziłam, że nie chcę, żeby Artur sam musiał jechać, jadę z nim. Najwyżej będę, tak wiecie, no gorzej się czuła, trudno po prostu. W tym razie zobaczcie, jaką sobie śmieszną wymyśliłam fryzurkę. Zrobiłam sobie takie dwa tutaj kucyczki, może powinnam je bliżej przesunąć troszeczkę. I umyłam po prostu tylko głowę, zero żadnego, słuchajcie, wyciągania na szczotkę, zero układania. Po tym ostatnim właśnie cięciu jakoś te włosy mają się całkiem nieźle. Robię sobie też teraz kawę, trzecią dzisiaj, tak przyznaję się do tego, ale po prostu nie funkcjonuje bez kawy, naprawdę jest ciężko. O, i ekspres mi zaświecił, że brakuje praktycznie wszystkiego, więc muszę wszystko wymienić, zanim pogadam z Wami dalej. Pushing the past again, oh. You know my little triggers keep on triggering them all. I've had enough of this, oh. Our timeline's getting worn out when we're going back and forth. You know we're only pretending, we're only weak and lonely, and I think we both know it. Why can't we face it? Keep on paper chasing. Właśnie sobie naładowałam zegarek, też go założę, zegarek się przyda. Kurczę, strasznie mnie boli gardło. Lipka. Chyba za luźno troszkę go zapiłam. Jest zegarek i zabieram się za kawkę. Gdzie jesteśmy? W autobusie. Jedziemy w gości. No, ile będziemy jechać? Godzina 15. Jedziemy na domówkę do Łukasza i Klaudy. Sami. Żółwik. Z dzieci. Ekstra. W ogóle do Was, moi drodzy, pytanie. Co robicie w walentynki i czy obchodzicie w ogóle walentynki? Bo jestem ciekawa. Czy spędzacie w domu, czy gdzieś wychodzicie na kolację, czy w ogóle nie obchodzicie, bo uważacie, że to jest komercyjne nakręcanie tylko wydawania kasy. Yeah,
little triggers keep on triggering them all.